Na polach kalendarza ukryłem dla Was skiny o łącznej wartości prawie 1000 zł, w tym kosę lub rękawiczki. Wybierz wolny numer od 1 do 40, zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Witam serdecznie, jestem oczywiście Crox i znajdujemy się oczywiście na GeForce Kinsie. Przypomnę oczywiście, że jak chcesz wziąć udział w kalendarzu, no to musisz dostać suba, zwane łapę w górę pod filmem, komentarze i napisać oczywiście z cyferką, jaką wybierasz. No i oczywiście musisz użyć kodu Crox na GeForce Kinsie, jak są pełnoletnim, loguj się z opisu, linka z opisu, no, linkiem z opisu, tak? Klikasz sobie kod promocyjny i wpisujesz oczywiście tutaj kod Crox przez 2x. Masz wtedy kasę na start, jeśli jesteś na możesz z użytkownikiem i oczywiście 5% więcej każdej wpłaty, możesz sobie kliknąć doładuj i możesz sobie tutaj wybrać wszelakie metody płatności, PayPal Card, masz bliki i wiele, wiele więcej, więc jak będziesz chciał, to sobie konto możesz doładować, a plusem bardzo dużym GeForce Kinsa jest to, że jest bardzo dużo skrzynek, tutaj jest naprawdę bardzo dużo skrzynek, a ja lubię, jak na stronie jest taka, wiesz, jak możesz sobie wybrać, że tak powiem, jak masz jakąś możliwość wyboru, szczególnie... Przepraszam bardzo, co to za 5-7? I czemu on... Okej... No okej, 430 zł kosztowały te skiny. No, jestem w niemałym szoku naprawdę, ile ten 5-7 kosztuje. Znowu ten sam chyba. Tak mi się... No... Auk za 265. Auk za 265, 5-7 za 336. 624... Czy ja znalazłem jakąś zepsutą skrzynkę zbugowaną, czy coś takiego? Spróbujmy jeszcze raz. No powiem, że jestem póki co w szoku. No tu będzie raczej minus, no chyba, że ten max coś kosztuje. 190 zł, stary. No patrz, no ja nie mogę wyjść z tej skrzynki na minus. Jeszcze raz. Zobaczmy, 3 razy. No tu już nie ma opcji, tu już nie ma opcji, żeby to było otwarcie na plus. Czy ty widzisz, co się dzieje, stary? Przypominam, 288 zł. 288 zł! No tu już 100%, to jest 100% minus. $10, ale na plus, tak? Dobra, zobaczmy jeszcze raz. No, CZ-ka, Glocek, M4-ka tym razem nam wypada. No, no to będzie minus teraz chyba, tak? 187! W końcu wyszliśmy na minus, stary, z tej skrzynki. Ale nie, no tak naprawdę, tak już na poważnie, jestem w ciężkim szoku. Co tutaj z tą skrzynką się dzieje, no? Czy jest ktoś w stanie mi napisać w komentarzu, co to jest za 5-7? I czemu on tyle kosztuje? I czemu on w ogóle tak często tu leci? Znaczy, 4% na niego jest. 4%! A z tego co widzę, to tutaj na każdego tak skina wymiara jest właśnie 4%, 6%, 2%. Co to za skrzynka, stary? No dobra, podkręcimy do 4. Zobaczmy, jak 4 się śpiszą. Jest albo Pamena War, no ona sama w sobie chyba teraz trochę kosztuje. No ale to będzie chyba otwarcie na minus 203 zł, no właśnie. A zobaczmy teraz, może ten 5-7 znowu tutaj dla wuja poleci. No 5-7 nie ma, ale są dwa maki, które... No właśnie, są dwa maki, które łącznie dają 445 zł z innymi skinami. Ej, no przysięgam, no znalazłem jakąś zepsutą skrzynkę. Pierwsza skrzynka, jaką otwieram na dzisiejszym filmie, jest zepsuta. No... No... No, no naprawdę, stary, no jestem w ciężkim szoku. Znaczy, wiesz, większość zależy tak naprawdę, wszystko zależy od szczęścia, nie? Nie jest powiedziane, że zawsze musisz wyjść na plus, bo otwieranie skrzynek wiąże się z tym, że możesz po prostu czasem dostać skina gorszego jakiegoś, nie? Wartego troszkę mniej. No ale tutaj... No naprawdę... Ta skrzynka zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Ogromne, ogromne. 106 zł, no to chyba najgorsze w ogóle otwarcie z tych wszystkich. A otwórzmy sobie 5 na raz, bo czemu nie? 480 zł. No tutaj nie widzę, żeby ten 5-7 poleciał. Jest Bulldozer, no 221, no potężnie tutaj jest warty.
340. No jest to otwarcie na minus. No coś zaczyna teraz... Coś zaczyna nam teraz gorzej lecieć. No ale zobaczmy, jest Hot Rod. To też chyba jest skin, który... Uj. No. No tu sypnęło konkretnie. Zobaczmy teraz. Polujemy dalej na tego 5-7'a. Znaczy, niekoniecznie tego, tak? Niekoniecznie tego, no tutaj Brightwater trochę nam nadrabia, więc okej, 333 zł. Wartość naszych skinów. Zobaczmy jeszcze raz. No, nie widzę nic ciekawego, szczerze, po prostu ja był pomenu War. No to może być cienko, no tu będą 400, no właśnie. No właśnie, to jeszcze raz sobie zakręćmy. Kurczę, skupiłem się tak na jednej skrzynce. Nie miało to tak wyjść, tak? Ale że tak powiem... No... Wyszło tak, że zawiesiłem oko aż na tej skrzyni. Bo jestem naprawdę w ciężkim szoku. Jestem naprawdę w ciężkim szoku, że wydaję 400 wy? Dostaję 9, stary. No, po prostu wow. Jak to otwarcie nam odda teraz, to odpuszcza. No nie no. Co to jest za 5-7, stary? Nie chciałem wypłacić. Chciałem anulować, o. I chciałem sprzedać. 900 zł. Dobra, chyba oficjalnie mogę powiedzieć, że znalazłem zbugowaną skrzynkę, stary. Coś mi się tak wydaje. Pierwsza skrzynka, jaką dzisiaj otworzyłem w ogóle. No wow. No po prostu wow. Zobaczmy, skrzynię z nożem. Nawaja na masku steel. No mogło być lepiej. Nie ma co się oszukiwać. Nie jest to na pewno jeden z najlepszych itemów w tej skrzyni. No ale zobaczmy, może takowego uda... Oj, no bajonecik, to jeszcze bajonecika, safari mesh. Z bajonecika bym się ucieszył, no bo te safari mesze... No nawet jak jest to... Nawet jak jest to safari mesh, no to bajonet, stary, no to bajonet to jest jednak bajonet, nie? To jest... No nawet takim safari meshem mógłbym, wiesz... Mógłbym sobie grać, tak szczerze. Bajoneciki to wiesz. Dużo ludzi jednak patrzy na sam rodzaj noża, nie? Nie patrzy na... Na skina, ale na sam rodzaj noża. Okej. Okay. Pootwieraliśmy sobie trochę tutaj skrzynek. Znaczy trochę, dwie skrzynki. Dobra, otwórzmy jeszcze tutaj Luxury Knife. Niech będzie jedna taka skrzynia, bo ona naprawdę jest bardzo droga. I często rzuca Huntsmana. No właśnie, to chciałem powiedzieć. Chociaż, ty, no to nie ma aż takiej tragedii. A spróbujmy jeszcze raz. No spróbujmy... Ojojoj. No dobra, nie jest to otwarcie aż tak na minus. 30 złotych raptem. To nie ma co się zapeszać. Do 3 razy sztuka. Good Knife Autotronic. Ej, powiem wam, że no troszkę mnie nie było na tym GeForce Kinsie. Ale tutaj te dropy naprawdę są solidne, stary, tak szczerze. No i patrz, i to jest nóż, po którym przyszedłem. Huntsman Marble Fade. To jest ponad 1000. 1600 zł. Dziękuję bardzo. O to mi chodziło. No i teraz moment, na który dużo z was pewnie czeka, czyli skrzynki od widzów. To, co lubimy najbardziej na GeForce Kinsie. 50-50. Pamiętam tę skrzynkę. Trochę razy już ją otworzyłem. Ojojoj. Nie, po prostu nie. Dobra, jeszcze raz. No jak teraz nie dostaniemy noża. No. No. Aha. 3 otwarcie, 3 bez noża, tak? Czy ja się wyzerwałem na pierwszej skrzyni od widza? Na to wygląda, stary, na to wygląda. Czekajcie, mamy na GeForce Kinsie jeszcze coś takiego jak sklep. Mamy coś takiego jak sklep. Możemy sobie wybrać bardzo ładne skiny, jakieś rękawiczki, nie rękawiczki. Ustawimy sobie kategorię cenową. No i sobie coś tu wybierzemy, wyjmiemy sobie z naszej czwóreczki, może jakieś rękawiczki. A czy dostanę kosę? Jakąś, czy ile kosy kosztują jakieś ten? No nie wiem szczerze, ale no dobra. Ej! Ej, takim kałaszkiem to ja bym sobie pograł, stary.
Takim kałaszkiem to bym sobie pograł. No ja sobie go kupuję, stary, ja sobie go wypłacam chyba, co? Dostępny. Ja nie mogę. Nie no, kałaszek wygląda naprawdę sympatycznie. Wypłacamy go sobie. Za 400, które jeszcze mamy, możemy sobie otworzyć skrzyneczkę. A otwórzmy jakąś jeszcze wizę, co wy na to? Weźcie mi poróbcie jakieś skrzynki z nazwą Kropsi, stary. Będę naprawdę bardzo wdzięczny. Co my tu możemy takie otworzyć? Zróbcie w różnych kategoriach cenowych, nie? Po jakiejś postówce, po jakiś 5 dyszek. No bo jak są takie skrzynki po 2000, stary. No to ciężko, no. No ciężko, bo ja chcę, żeby... Chcę otworzyć jak najwięcej tych skrzynek od was, nie? No, no! Aha, no już myślałem, że tamta od widza mi zabrała. To może ta na 30% mi odda. No ale chyba niekoniecznie. Chyba niekoniecznie. Zobaczmy teraz. No, się zatrzyma? Aha, no... No, to było bardzo, że tak powiem, mało sympatyczne zagranie. Ojojoj, no i stary, mamy to. AK-47, strzał w głowę, lekkie zużycie w statraku. No ja sobie akceptuję tego kawałka. No i idę sobie chyba nim poklikać na matchmakingu. Dziękuję serdecznie oczywiście za oglądanie. Widzimy się już jutro. Kodzik oczywiście Kroxy, weź sobie udział w kalendarzu. A ja się z wami żegnam. Siemano.